Witam wszystkich gorąco, cześć. Jesteśmy w Skodzie Oktawii, jedynce z 98 roku XX wieku. Nadarzyła się okazja, albo okazja przyszła, że zademonstruję Wam, jak w sposób szybki zdiagnozować awarię wentylatora. No najszybciej zdiagnozujemy taką metodą, że przykręcimy kluczyk, włączymy, przekręcimy przełącznik i nie działa wentylator. Troszeczkę tak w przyspieszonym tempie wszystko. Ja już odkręciłem ten schowek. Widzimy tam wentylator. Mało tego, widzimy nowy wentylator. Ale to wyszło w trakcie, że może komuś się przyda taka porada. Od razu mówię, że to nie jest porada dla zawodowców, albo też dla osób, które wszystko wiedzą. To jest dla kierowców, dla początkujących młodych mechaników. Tu już widzimy, że grzebałem przy silniczku szyby. Mechanizm też wymieniłem. Trochę siadła elektryka, bo i drzwi kierowcy, drzwi pasażera przednie, nawet tylne, prawe też. Szyba elektryczna przestała działać. Już w lewym, już w drzwiach od kierowcy wymieniłem mechanizm, od pasażera wymieniłem. Rozgrzebałem tylne drzwi, no i jeszcze został ten wentylator. Także są metody takie, że wymieniamy i patrzymy, nie? Silniczek jest to zamiennik, nie jest drogi, coś około 75 zł. To z grupy Outback, czyli to pewnie i do Polo, i do Seata, i do Volkswagena. Nie wiem, jak tam z Audi jest, ale pasuje ten akurat model do wielu, wielu marek, do wielu może modeli z grupy WAG. Dobrze, tutaj mamy przekręconą stacyjkę. Przekręcone, lepiej nie przekręcać, bo będzie chodziła na okrągło, tak? Ale włączony jest zapęd i nie działa. Taka zasada jest, że jest na przykład też rezystor dmuchawy, i żeby nie działało na pierwszym biegu, na drugim, na trzecim, a działałoby na czwartym biegu, to byśmy wiedzieli, że nie działa rezystor, bo na czwartym biegu, czyli na maksymalnej prędkości, działa wentylator, jeżeli nawet jest uszkodzony rezystor. Kluczyk przekręciliśmy, jest włączony zapłon. Drucikiem otwieramy drzwi i będziemy zaraz przy bezpiecznikach. Jesteśmy przy bezpiecznikach w mojej wersji Oktawii z 98 roku z silnikiem 1.9 TDI. Bezpiecznikiem silniczka nawiewu jest ten bezpiecznik, numer jego 25 w tabelce. Jest on o wartości 25 amperów. Teraz podłączę krokodylek próbówki do masy. Można tutaj zapiąć. Ja podepnę tutaj, nie mam boczka, także pod mechanizm przedniej szyby, podnoszenia przedniej szyby, niemalowana blacha. Dla próby zrobimy w takim bezpiecznym, pewnym bezpieczniku. Świeci się, jaki tutaj mamy. Jeszcze zapłon przykręcę pokrętą, to tam bez różnicy, czy na zerze, czy nie na zerze. Czyli bezpiecznik mamy sprawny. To jakiś taki bezpieczniczek. O. Czyli bezpiecznik sprawny, szukamy dalej. Bezpiecznik można sprawdzić wzrokowo, nie? Jak
ktoś ma dobry wzrok, tylko mało tu co będzie widać. Ale zobaczymy. No, markowy nawet sieci, 25 amperów. Dobrze, można sprawdzić go też tak, że mając go już wyciągniętego, ustawiamy na pomiar ciągłości i trochę mi przeszkadza. Ręki jednej brakuje. O, trafiłem. No, także tak można po ulokowaniu bezpiecznika w miejscu przeznaczenia i mając multimet, to ol, ręko drży, kurczę, i też brzęczyk słyszymy. Ale jeszcze mam inną metodę. Pamiętacie mój taki tester bezpieczników, amperomierz? On jest tak. Tu jest taka przejściówka, to zdejmujemy, bo to do mniejszych bezpieczników. Do takich na przykład. Mamy, teraz wyjmujemy ten bezpiecznik. O! Przepraszam, że to tak chaotycznie, ale to tak spontanicznie robię. Tutaj jest gniazdo na bezpiecznik. A bezpiecznik ulokujemy ten, który wyjęliśmy z tej tablicy bezpieczników. I teraz wsadzamy. O, ładnie, pięknie. Włączamy. Jest zero, tak? Przykręcamy pokrętło. Nic się nie zmienia. Ale to już będzie. Kładziemy sobie go na górę. I tak to zostawiamy na razie, a z miernikiem idziemy na drugą stronę auta. Tutaj już mamy odkręcony schowek. Jest 5 śrub blachowkrętów na Torx 20. Raz, dwa, trzy, cztery, tam piąty. Tu odłączamy od lampki schowka kostkę i mamy tutaj silniczek. Może to i oryginalne, ale o, silniczek ma śrubki. Na pewno nie odkręcamy tych, chociaż wyglądają, jakby trzeba było je odkręcić. Silniczek ma tylko dwa blachowkręty, w tym przypadku plastikowkręty. Coś tam kręcę, nie widzę i nie widzę co. Widzicie? Także to jest na kluczyk szóstkę. Tutaj mam taki, żeby ułatwić odkręcanie. I sobie możemy odkręcić, tak? I tu gdzieś jest ten drugi, ale zanim zdejmę ten silnik, to odłączę kostkę i zobaczymy, co tutaj piszcie. Pokrętło ustawiam na czwóreczkę. Zapłon włączony. Jakie tu będzie napięcie? Czy tu dochodzi napięcie? Bo to ważna sprawa. O! Fajnie,
napięcie akumulatora. A zobaczymy. No, chciałem zobaczyć, czy zmieniając bieg na pokrętle, coś będzie się zmieniało. Tak z ciekawości. Dobra, wsadzę ja dobrze te szpikulce sondy. Dobrze, siedzą. Teraz to na czwórce. Trójka. Dwójka, jedynka, zero. Jeden, dwa, trzy, cztery. Nie zmienia się, bo. Ktoś powie, o, nie działa rezystor. Rezystor. Tu jest tutaj i pewnie to się zmienia, jak to wszystko działa, jest to zapętlenie tego wszystkiego. Teraz to nic nie da, najważniejsze, że dochodzi napięcie. Czwórkę mamy. Dobra. Odkręcamy te śruby, dwie śrubeczki może, tak mówię, szóstkę to też zanim znalazłem tych szóstek, kiedyś myślę, a po co one mi będą potrzebne, i pochowałem gdzieś, a teraz jak potrzebne, to trzeba było szukać. Odłączyć tą kostkę. O, teraz będzie łatwiej nam odkręcać tą śrubę. Tutaj nic nie ma. O, teraz całe właśnie. Cały ambaras polega na tym, że wyjmujemy, to nam zjeżdża i tutaj mamy właśnie ten regulator obrotów, na którym też jest bezpiecznik, i sprawdzamy go po prostu też na ciągłość, nastawiamy miernik dla ubogich, ale bardzo praktyczny jest przy tego rodzaju naprawach prostych. To nie elektronika. Tutaj nie zrobić zwarcia. Patrzymy. O. Jest bezpiecznik, jest cały. Cały i zdrowy. Do teraz, bo zaraz może. Jak nie mamy oczywiście brzęczyka, to robimy to na pomiarze oporności. O. Działa. Musimy uważać, bo ja powiem wam szczerze, kiedyś chciałem rozruszać taki wentylator, bodajże to w polo. Popsikałem czymś takim w rodzaju WD-40, nie, to był dokładnie kontakt do elektrycznych spraw. Psikałem, podłączyłem kostkę, przekręciłem te pokrętło, a tutaj płomienie jak buchnęło. Po prostu gdzieś zaiskrzyło, zaczęło się palić. Dobrze, że to było właśnie wymontowane i ledwo zgasiłem. Nie, się wystraszyłem okropnie, także przestrzegam, bo jeżeli ktoś by na przykład próbował spsikać takim WD-40 czy tym kontaktem, jak ten wentylator by był silniczek zamontowany, nie wiadomo, płomień by
wtedy tam jakieś zawsze suche liście, nie wiadomo jakby to się mogło zakończyć, tak? Także co tutaj, jak nie mamy sprawnego silniczka, no to możemy też sprawdzić tego na, oczywiście na nastawiamy na opór. Tutaj mamy piny. Co tutaj robi ta nożyczki, co tutaj robią? Powinno coś pokazywać, a nie pokazuje. Także do kitu. A zobaczymy teraz. A zobaczymy, jak to wygląda, gdy wentylator jest nowy. Za 75 zł kupiony, tak? Mogłem kupić używany za 4 dychy. Oryginalny. Gdzieś tam na Szlocie czy na Allegro. Ale... No nie jest to dokładny multimetr, nie znaczy ustawiony, nie jest na jakiś tam mniejszej wartości ohmów, ale już widzimy, że nie jest to all, nieskończoność, tak? Mamy tam wartość mniej więcej 3-4 ohmów. No to zależy, jak to cisnę, nie? To trzeba zawsze wyzerować. Tylko tutaj akurat nie ma przycisku do wyzerowania przewodów, no ale mamy. W Sanwie mamy, że na przykład, tylko że tam 3-4 po przecinku, nie? Liczby. 3-4. Ale wiemy, o co chodzi. Dobrze, mówię, nie mam jak nakręcić. Czekajcie, może jakiś stojaczek wymyślę. Dobrze, zobaczymy. Podłączymy ten wentylator nowy. Tak. Widzicie, bo tak ustawiłem, tutaj włączamy do tego opornika. O. I krętełko. O. Cztery, trzy, dwa, jeden. O, czyli pięknie, ładnie. Oczywiście teraz tam na tym amperomierzu wpiętym, czyli tym testerze wpiętym w miejsce bezpiecznika pokaże się wartość, ale to pokaże tą wartość, jak tutaj skręcę. Trochę trzeba wyżej podciągnąć. I teraz, panie.
Te kostki oczywiście można spryskać jakimś preparatem w typie Contact S. Ja to je spryskałem wcześniej, myśląc, że coś może nie styka. Także jeszcze zobaczę, czy to kręcone. Przypominam, że tych śrubek nie ruszamy. Wystarczy tylko te od spodu przy demontażu wentylatora. Teraz wpinamy kostkę. Tutaj wpinamy. Tutaj jest. Taki zaczep jakby, haczyk. I tutaj wpinamy. O. Nic nie ociera, patrzymy. Mocno stukniemy, czy coś tam. Dobrze, podłączyłem sondę do kostki, która idzie do silniczka. Pierwszy bieg. Drugi. Trzeci. Czwarty. Oczywiście silnik jest wyłączony auta, stąd te napięcia już długi czas tutaj grzebie. Na zapłonie włączony jest, także dobrze, idziemy teraz sprawdzić pobór prądu przez wentylator. W miejsce bezpiecznika mamy ten tester, ten amperomierz. Nie będę włączał silnika, sam zapłon. Pierwszy bieg. Trzy i 70 ampera. Drugi bieg. 5,5 ampera. Trzeci. 8,5. Czwarty. Widzimy prawie 12 amperów. Dobrze. Teraz włączę silnik. Silnik głośny, także zobaczymy, jak włączymy silnik, czy coś się zmieni. Pierwszy bieg. Drugi, trzeci i czwarty. No widzimy prawie 15 amperów, czyli silnik włączony, silnik pracujący i mamy większe prądy na silniku dmuchawym. Także myślę, że pomocny materiał. Obejrzyjcie sobie. Jak komuś pomogłem, to się cieszę. Cześć. Trzymajcie się.